Drodzy telewidzowie. Telewizowie? Telewidzowie. Bigfoot oświadczył, że dzisiaj skopie mi dupę, bo wziął ze sobą profesjonalną kamizeleczkę spinningową, żeby szybciej zmieniać przynęty i mieć pudełka tutaj, a nie w plecaku. Powiedział, że mi tak skopie tyłek, że się w głowie nie mieści. Więc stwierdziłem właśnie, was, czyli około 20 tysięcy telewidzów, jesteście świadkami, że on mi nie skopie dupy, a jeżeli mi skopie, to stawiam mu skrzynkę browarów. Skrzynkę, czyli 12 czy tam 16, ile tam się w skrzynce mieści. Tyle dostanie. Natomiast jeżeli ja mu skopię dupę, a taki będzie outcome tych zawodów, to on mi musi stawić 12 do 16 browarów w całą skrzyneczkę. Zakład. 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 Okej. Okay. Jest uścisk w dłoni. No. No, także zakład przyjęty. Po wielu przygodach w końcu jedziemy na rybę, bo jest godzina już, która? 16.56. 16.56. Mieliśmy już łowić od pół godziny, no ale... Niestety silnik mój stwierdził, że zagrzeje się do 120 stopni. Tak. No tak. I na szczęście miałem napój, który piją tylko zwierzęta, czyli zwykłą wodę mineralną, która nam uratowała dubska dzisiaj. I dlatego jedziemy na naszą tajną miejscóweczkę. Tajną, małą rzeczkę, w której podobno występowały pstrągi. Ja ostatniego pstrąga złowiłem tam 7-8 lat temu. Ja ostatnio tam, łowiąc pstrągi, złowiłem chyba z 7 zielonych, bardzo zębatych pstrągów w żółte kropki. Bigfoot stwierdził, że nie są pstrągi, ale co on tam wie o ich biologii. No, także to, dzisiaj do punktacji się liczą szczupaki, okonie, pstrągi, klenie, jasie. Liczą się tylko ryby wymiarowe. Dobra. Kleń, jaś, wymiar, ile ustalam sobie? 35? A ja nie wiem. 35. 35 kleń, jaś, okoń, wymiar 20, szczupak 50, pstrąg 35. A pstrąg to 5, bo większych chyba nie złowimy. Pstrąg 35. I to chyba tyle, nic więcej tam raczej nie złowimy. A co z węgorzem? Z węgorzem, nie wiem. A, jeszcze ten, kiełbie się liczą. Kiełb każdy, bo mój tata tam złowił na obrotówkę kiełbia. Więc kiełb się też liczy do punktacji. Dobrze, niech się kiełb również liczy do punktacji. Okej. A później ustalimy, no... Coś czuję, że dzisiaj będzie łowienie na złe. Same paprochy. Same paprochy, a ja mam tajne gumeczki dzisiaj. Dobra, jak się liczy punktacja? Czy łączna ilość centymetrów, czy łączna ilość ryb? O, właśnie, to trzeba będzie ustalić jakąś punktację właśnie. Może łączna ilość po prostu centymetrów. Łączna ilość centymetrów, tak. Wymiarowych ryb. Wymiarowych ryb. Kto złowi więcej centymetrów ryb, niezależnie od gatunku? Aha, czyli na przykład, kurczę, ale taki pstrąg by się więcej powinien liczyć, no szczerze dobra, mówiąc. Ale jakie masz prawdopodobieństwo? No jest małe, to wtedy będziemy się zastanawiali. Wtedy tak. Się będziemy zastanawiać. Jeżeli będzie biały ten, biały, jednorożec, but mazowieckich, tęczowy jednorożec, tak. But mazowieckich, to wtedy zmienimy punktację, ale jak na razie punktacja jest łączna ilość centymetrów ryb wymiarowych. Dobra, dobra, tak ustalamy. Super. W nagrodę skrzyneczka browarów. Nawet nie wiem, czy tam 20 nie ma w skrzyneczce. Ile by nie było. Dokładnie. No dobra. Ale ci dupę skopię. Ja tobie. Ale mi będziesz dzisiaj gratulował przez zęby. Zobaczymy. Święty. Zobaczymy za 3-4 godzinki. O Boże, ty będziesz gratuluję. To jest padalec. Padalec? To jest padalec, nasza polska beznoga jaszczurka. Boże, jaka piękne, czyste palce. Mógłbym ciekawe po czym? Modelem tym, wiesz, od szamponów i tak dalej. Ale urosły krzaczory, co? Jest! Ty! Cóż to jest? Jaś. Jazia. Ładny jazik, 29 centów, trafia do wody. A, super. Pierwsza ryba. Pierwsze branie, pierwsza ryba. Ile ma? 20. Bez oszukiwania, nie? No.
Jest coś fajnego. Jest chleń. Mam chlenia. Ładnego. Ładnego chlenia mam. Piękny zarzut. No, ale do wymiaru to ma daleko. No, ale ma pod 30. Ale fajnie, co? Zarzut, zobacz. 31 z takiej małej rzeczy, to jest mega, mega fajna ryba. No nie. Jest wymiar. Ile oszukańcu? 20. No ma 20. Jest? Ale nie wiem co. Okoń. Ale chyba 20 nie ma. 18. Leci do wody. Jest. O, jest! Jest okoń, będzie 20. Szybko mierzenie. Płynie. Jest. Ale nie będzie miał 20. Takie 17-18. Płynie. Jest. 20. 22. Wiesz? A, druga 22. Płynie. No? Serio? Nie liczy się. Naprawdę kiełbika masz? No to gratuluję. Gratuluję. Jest. Jest coś fajnego? Jest fajny okoń. 23,5. Taki. Spoko, płyń, tylko cichutko. Jest! Jest coś fajnego. Nie wiem. Chyba tak. Ale mały. Znaczy wiesz, największa ryba jakby dzisiaj. Ach, ale jest szczupaczek. Mój pierwszy w tym roku notabene. No, taki malutki szczupaczek, ale jest. Ile tam? 37, 8. Dobra. Płyn. Ach, super. Jest coś... Oj, kurczę, duża ryba mi poszła. Duża ryba mi poszła. Chyba szczupak, wiesz? Aj, szkoda. O, mam coś. Jest okonek. Okonek maluszek. O, a propos, mam szczupaka. Aha. Nie. Ale większy od tamtego. Od tego pierwszego, co miałem. O, podobny. Jest. Jest pajki. Jest pajki, dzięki. A to jest beka, co? Dopiero co mówiłeś, że mało szczupaków. Nie minęło ile? Parę sekund. Jest pajki. 45. O, płyn. Jest. Nie wiem, szczupak chyba. Ty. Co? Ale okuń. Nie, co ja mam, karpia? Karpia mam. Karpia mam. No tak to. Karpia na spinie. Jest! Jest! Ale to był fart. Karpia złowiłem na spinik. Panie, naprawdę teraz... Nie wygrałem teraz zawodów? Nie, ja kiełbiem. Dobra, szczere gratulacje. Naprawdę bardzo szczere gratulacje. Jak ty to zrobić? Stary, normalnie widziałeś, zapysk był normalnie. Był normalnie. Normalnie zapysk karp.
No to Wigilia rozpoczęta. Nie uwierzycie, znalazłem mega, super, zajebistą przynętę, na którą nawet złowiłem dzisiaj karpia. Klenia, szczupaka, duży szczupak mi dwa razy uciekł, taki 50-60, coś takiego, ale złowiłem karpia. Karpia w rzece Pstrągowej, kiedyś to była Pstrągowa, karpia na spik. Potwierdzam, był ojejku. Zapysk, jak zresztą widzieliście na filmie. Bigfoot miał takiego farta, że w momencie podbierania, jak już ryba była praktycznie w podbieraku, karpik się wypiął, ale tak, wylądował w podbieraku. Tak, powiem wam tak. Farta miał... No nie wiem, czy wam zdradzać sekret tej przynęty, szczerze mówiąc. Zdradzić czy nie? Schabu, jak myślisz? Ja myślę, że jak będzie powyżej 1000 subskrypcji, to pokażemy wam wszystkie nasze przynęty, na które łowiliśmy dzisiaj. Póki co wam powiem, że to jest taki robaczek fajny, ale chowam go na razie. Nie pokażę. Może widzieliście go wcześniej, jak jakieś ryby łowiłem, wyczepiałem, ale... Spójrzcie na to. Przynęta łowi nawet karpie. Wszystko łowi. Klenie, szczupaki, okonie, a nawet karpie. To jest mój pierwszy w życiu karp na spinning. Po prostu karp na spinning. Zobaczcie. Karpik. Karp na spinning. Ile ma karpik nasz? 20... No, 30. Równe 30 centymetrów. Co tam masz, Habu? No to ładny, ładny, spasiony, jak karpik. Masz coś ładnego? Wziąć podbierak? Co? Biegnę. Szczupak, ładny. Masz? No jest pajki, taki 40, no 45. Jest. Brawo. Dziękuję. Puszczę go od razu tu z podbieraczka. No i super, popłynął. Masz coś chyba? Pewno okonek. No okonek, ładny okoń, no około 20, no. Okoń 20. A już nie mierzę, taki 20, 22. Taki okonek, płyń. O, jest! Jest pajki! Kurczę, obciął! Ale chyba wracamy zaraz, co? O, mam! Uuu! Jest pajki. Nie. To jak ja go tu... A, jest pajkuś. O! Mini pajki. O, 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 o. Mini taki 35. 35, dobra, płyń. O. Mam. Mam coś. A, jeszcze jest okoniusz. Dwudziesteczka na koniec. Dwudziestaczek. Ach, super. Mój szósty albo siódmy dzisiaj taki. Płyn. No, także nasza wyprawa dobiegła końca. Jest za 10:09. 21. Ciemno. Ciemno już się zrobiło. Pomimo tego, że dzień jest coraz dłuższy, no to no niestety musimy kończyć, bo... No jesteśmy no, w takim interiorze, krótko mówiąc. Żywej duszy nie spotkaliśmy przez prawie 4 godziny łowienia. Komary nas zeżarły, pot się z nas leje. W bagno parę razy się wbiliśmy, ale ryb połowiliśmy niesamowicie, tak jak zresztą widzieliście. Ty złowiłeś kiełbia. Kiełbia ja na spinning. Kiełbia na spinning, a Bigfoot karpia na a ja karpia na spinning. Wyobraźcie sobie, jak no, tajna naprawdę. Jest. Mega, mega super. No tak, ale jeszcze musimy rozstrzygnąć nasz zakład. Oni rozstrzygną. Może lepiej niech widzowie rozstrzygną, faktycznie. Kto wygrał dzisiejsze zawody? W skrócie, bo wszystkich ryb nie widzieliście, mogliście słyszeć.
Co ja, może tak, co schabu złowił? Powiedz, co ty złowiłeś może. Natrzaskałem mnóstwo koni, takich powyżej 20, do 25 centymetrów. Do 25 ile? Z 10 więcej? No, coś koło tego. Koło 10 plus takich okoni. Plus kiełbia. Plus kiełbia złowiłeś. Szczupaka chyba też złowiłeś? Tak, złowiłeś, bo ten, przybiegłem z podbierakiem przecież. Dokładnie. A ja co złowiłem? Na początku jazia, prawie 30, poza tym klenia 31. Okoni łącznie około 10 złowiłem, ale miałem mniej tych 20 plus. Miałem z 5 albo 6 okoni takich. Ile? 3 szczupaki bodajże złowiłem? Chyba 3 szczupaki złowiłem. No i co złowiłem? Karpia. Karpia, no przecież karpia na spinie, który się wypiął w podbieraku. Na szczęście w podbieraku, bo z reguły no fajne ryby się wypinają niestety przed, ale dzisiaj się udało. To jest przypadek, no ja nie wiem ale... jak. Ja byłem w ciężkim szoku, jak go zobaczyłem. Karp, karp, to tak no. Z chabu przybiegł. Jak to możliwe, że karp się, prawda? Nawet to nie wierzę, ale no. Cóż. Ale gratuluję jeszcze raz. Ja też także... gratuluję, bo naprawdę super połowiliśmy. Także tak, nasz zakład uważamy za nierozstrzygnięty. Tak wy zdecydujcie, kto wygrał. Napiszcie w komentarzach, kto wygrał i kto stawia kratę browarów. No, będzie grubo na następnych no. Rybach z tą kratą browarów. To trzeba dziewczyny poprosić, żeby nas zawiozły, co? I odebrały. Jakiś namiot. Przede wszystkim odebrały. I odebrały, tak. Jakiś namiocik. Przecież tutaj to strach rozkładać ten no, namiot. No chyba nie ze spinningiem po prostu. No nie, nie, myślę, nie. Że jakoś stacjonarnie. No dokładnie, dokładnie. Jakoś w lato na pewno. Zaczyna się sezon na Suma. No to... Dokładnie, w tym roku wcześniej, bo już od 1 czerwca. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i czekajcie na kolejne produkcje. A wierzę, no będzie się działo, więc będzie się działo w tym roku. Za 2 tygodnie otwarcie Sandacza i Suma. Sandacza i Suma, no ciekawe, no na Wiśle na pewno. No. Ach, ty komary, kurczę. Dobrze, kończymy, bo komary nas zeżrą, lecimy do samochodu, już na pewno po ciemku będziemy lecieli. 3 kilometry przez tak, pokrzywy. 3 kilometry przez pokrzywy, przez pola, doły, bagna, bagna bobrowiska, jakieś nie wiadomo co w ogóle. No, trzymajcie się, na razie, cześć. Trzymano.